Witam serdecznie, moim gościem Olaf Góra, Magbud. Witam, witam. Olaf, wygrywacie 2-0. Dzisiaj twój gol przypieczętował ten wynik 2-0. Co powiesz o dzisiejszym spotkaniu? No na pewno mecz był ciężki, no ale udało nam się wygrać jakoś. No i co, i lecimy dalej. Co było dzisiaj dobrego po waszej stronie, że udało się właśnie zdobyć 3 punkty? Na pewno nie daliśmy przeciwnikowi dojść do sytuacji bramkowej. Ciągle presowaliśmy i jakoś się udało, tak? Co powiesz o grze drużyny przeciwnej? No myślę, że pokazali mało, bo jak mówiłem, nie daliśmy im dojść do sytuacji bramkowej. No i tyle. To zwycięstwo bardzo ważne w kontekście rywalizacji i szans o awans do pierwszej, przepraszam, do drugiej ligi. Potem będzie przerwa za 1,5 tygodnia. Ciekawi mnie, co Magnus będzie robił. Czy będzie typowo odpoczywał, czy będzie próbował w tym czasie pograć, zgrać jeszcze tą drużynę? No chyba planujemy odpoczynek, ale zobaczymy, jak to będzie. Co powiesz tak naprawdę o waszej obecnej formie? Myślę, że jest dobra. Coś więcej? Bardzo dobra. Bardzo dobra. Jaki mankament jeszcze u was jest, który można poprawić tak na szybko, żeby te punkty też zdobywać? No na pewno zgranie. Zgranie po prostu. Dziękuję za wywiad. Dziękuję.